Tak, moi drodzy, muszę się cofnąć do chaty, bo zapomniałem portfela, ale tak to jest. Jak nie masz w głowie, to będziesz miał w nogach. Burger, chicken burger. Proszę bardzo. Dwa wielkie kawały kurczaka, bardzo smaczne, sałata, ser. Naprawdę nie żałują i to waży. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku vlogu. Zrobiłem się głodny i mam ochotę na fast food. Ale jaka przygoda ostatnio mnie spotkała, to wam teraz opowiem. Poszłem na kebaba mieszanego, czyli baraninka z wołowinką, nie? Ostatnio w tym kebsie byłem może z rok temu, w tej restauracji, czy to jak tak mogę tak nazywać. Nie wiem, kto ją prowadzi. Nie wiem, na pewno nie Anglicy. I kurczę, nakłada mi to mięso, już mi nieciekawie to wyglądało, bo wyciągnął to z Bemara. Nałożył mi to, tam sałatki, pierdoły, frytki. No i siadam sobie, tam się płaci po zjedzeniu, płacisz sobie, nie? Czasami płacisz od razu, czasami po. No i kuźwa, gryzę pierwszy kawałek. Kuźwa, jakieś chrząstki. Nie, że jestem jakiś wybredny, ale dobry kebab, a taki średni to jeszcze można zjeść. Ale to była katastrofa. Gryzę te chrząstki, później biorę kawałek tej baraninki. Ja pierdzielę, jaka sól. I wołam tego kolesia, mówię, spróbuj. No ja proszę, spróbuj to. Czy to się, chłopie, do jedzenia nie nadaje. I spróbowałem jeszcze kawałek. Frytki rozciapciałe, stare. Mówię, ludzie kochani, co wy robicie? Takie rzeczy, taką żywność dajecie ludziom. Wstydźcie się, kurde. Ostatnio, mówię, byłem do niego jakiś czas temu. I było wszystko ok, a teraz... Mówię, nie dziwię się, że są pustki. Bo ostatnio się dziwiłem, mówię do niego, a teraz już się nie dziwię, że jest pusto. Jakaś akcja policji. No i kurde, zrezygnowałem z tej knajpy. Podziękowałem, wyszedłem. Się zmarszczyli trochę, nie? Ale cóż, powiedziałem im prawdę, nie będę jadł jakiegoś świństwa. Dobra, moi drodzy, oblecimy fast foodziki. Lecę sobie do Samsa. Taka sieciówka, taka średnia, ale dobre. Nie jest jakiś tam kozak, ale jest spoko, więc co? Zapraszam na odcinek. Tu mamy BFC, czyli podróba, wiecie czego. I ceny są takie, za 5 skrzydełek plus frytki 2,49, dwa kurczaczki plus dwa kawałki kurczaka plus frytki 2,49, tutaj dwa burgerki, dwa razy frytki 3,99 i tu 12 skrzydełek plus frytki 4,99, też są pizze. Proszę sobie zobaczyć cenę. Naprawdę bardzo dużo jest tych fast foodów. Pójdziemy kawałek dalej, to będzie jedna koło drugiej. Tutaj też jest, ale zamknięta niestety. Na drugiej stronie jest Peako Market. Fajne nazwy mają. Tutaj jakbyście Ganie byli w Afryce. Taki tu jest styl, nie? Jamajsko-afrykański. Tych witryn sklepowych, tam macie następne. Flame Boys. Też pizze, nie pizze. I mówię, naprawdę można coś dobrego sobie znaleźć, ale ja już mam wypatrzone, pewne. Wiem, gdzie jest dobre, gdzie jest cały czas rotacja. Ludzie kupują. To jest, jak już wam mówiłem, to jest Samsik. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Tutaj kolejna pizzeria. Tutaj w tym miejscu, zaraz wam pokażę ceny. Jak to wygląda. O, 4,99. I własne dodatki. Tak samo, dwa kawałki kurczaka 2,49. Podobne ceny jak tam. Powiem wam, że w Polsce to wiem, że są oprócz McDonald's, Burger Kinga i KFC jakieś inne burgerownie. Była fajna w mieście u mnie, w Inowrocławiu. Takie duże mieli burgery, nawet smaczne. Nie wiem, Mr. Krycha tam był i tam jedli i było takie spoko. I było super, ale było sobie gdzieś usiąść, zjeść fajny wystrój. A teraz w Wrocławiu takich lokali brakuje. Tak jak mi się wydaje, nie? Tutaj co normalnie, co żabi skok.
jak to się mówi. Patrzcie, tam jest Mario's Chicken, zamknięty. Mówię, kolejny raz polecam Cakeboxa. Jeżeli ktoś chce sobie kawałek tortu, naprawdę mają dobry Cakebox, spoko. Polecam, tu, tutaj jest, to jest sieciówka. Jak już mówiłem, że powiem wam szczerze, że KFC nie smakuje mi tutaj w UK. Co mogę zjeść, to tylko tortille. W Polsce też dupy nie urywa i jest bardzo drogi. A są tutaj inne fast foody z kurczakami i są lepsze. Dzisiaj do takiego właśnie idę. Tam macie następny. Morales. Burgerki, pizze. No jak mówiłem, co kawałek takie coś znajdziecie. Tak, moi drodzy, wygląda KFC. Malutkie, można sobie tylko odbierać. Odbierać jedzonko i takie jest stworzone bardziej dla Uber Eats i innych dostawców, którzy dowożą jedzenie do domów. Malutkie, takie schludne w miarę to wygląda. McDonald'sy czasami są takie niezbyt czyste, ale tutaj to jest fast food, a w Polsce to jest restauracja. Tak, samsik wygląda tak, ostatnio zmienił design. Proszę bardzo. Deal dla studenta, czy tam ucznia. Dobra, wbijamy się do środka. Tak, moi drodzy, restauracja zmieniła design. Jakiś czas temu. Wygląda to fajnie. Bardziej, można powiedzieć, europejsko. Fajne stoliki. Fajne krzesełka. I cóż, zabieram się do jedzenia, nie? O, tak postawię, żeby było widać. Mam nadzieję, że jest ok. 7,29 ten zestaw kosztuje. A mamy tak. Sobie zrobię miejsce. Nie dali mi żadnej tacki. Teraz po tym srowidzie to tak się boją trochę. Fryteczki. Kurczę, stolik mi się tu chwieje. O. Wiadomo, sól. 7,29. Teraz to się nazywa Maxi Burger. Przedtem się nazywał Giant Filet Burger, czy Filet Tam Burger. I kosztował 5,50. A teraz ten sam zestaw, po może niecałym roku czasu, kosztuje 7,29. Czyli też podrożało, nie? Burgerek, proszę bardzo, bardzo fajnie zawinięty. Powiem wam, że nigdy się nie zawiodłem na tym fast foodzie, na tym miejscu, bo wszystko jest zawsze świeże mają. A wiecie dlaczego? Bo jest przemiał, bardzo dużo ludzi, kolejka. Ceny są różne. Zobaczycie sobie ceny właśnie w tym momencie na przebitce, jak będzie widać. Oczywiście chciałem tak po chamsku nagrywać, żeby znowu mnie nie wywalili z tej restauracji. Się upieprzyłem. Oczywiście tradycyjnie do fryteczek keczupik. I tradycyjnie majonezik. Tak. Dobra. A burger prezentuje się tak. Burger, chicken burger. Proszę bardzo. Dwa wielkie kawały kurczaka. Bardzo smaczne. Sałata, ser. Naprawdę nie żałują. I to waży. Naprawdę to waży. Ostatnio byłem w KFC. Takie malutkie coś dostałem. Mówię, dlatego wybieram Samsa. Spójrz, jaki bydlak. Wybieram zawsze Samsa zamiast KFC. No bo jest lepsze jedzenie, moim zdaniem. Spróbujmy. Patrzcie. Tego kurczaczka. To jest zwykły fast food. Już się upaczkałem. Zwykły fast food, powiem wam. To nie jest jakiś super restauracja, bo nie jest, nie? Ale lubię. Myślę, że też lubicie takie żarcie. Zobaczcie. Wszystko ucieka.
naprawdę polecam. Z pełną gębą do was gadam, przepraszam. Więc moi drodzy, jak będziecie sobie kiedy razy spróbować kurczaka, to polecam. Ja wam go wyciągnę i pokażę. Tu są cztery takie stripsy włożone. Pierwszy z kurczaczka. Świeżutkie, bo to czuć. Jak się gdzieś przejadę na jakiejś knajpie, przejadę, że nie będzie mi smakowało, to już więcej tam nie pójdę. 7,29. Drogo czy tanio, nie mnie to oceniać, sobie ocencie sami. Ale fryteczki, tutaj jak przyjdziecie, zawsze świeże. Nie dostaniecie frytek kapci. Wiadomo, frytki jak frytki. To są frytki zwykłe, z mrożonki, wiadomo. Ale kurczaczek, dobre. Pepsóweczka Max. Pychota. Powiem wam szczerze, że to jest moje śniadanie. Bo wstałem o godzinie 11. Jeszcze muszę ogarnąć kilka spraw. Paść do chałupy. Zrobić jakiś obiad. Na szybkości. Moja żona takich nie jada. Nie jada, no nie lubi za bardzo. Takich burgerków. A ja uwielbiam. A ja uwielbiam. Fast foody jeździ. Nic na to nie poradzę. Od czasu do czasu, moi drodzy. Można sobie pozwolić, nie? Nie bądźmy tacy, że o Jezu, Jarek, ty jesz w fast foodzie, to jest niezdrowe, tam, to jest niezdrowe, no to no co jest zdrowe? No wiadomo, że dieta takich rzeczy nie poleca, dobra dieta, zdrowa dieta. Nie, no ale czasami sobie zjem. Powiem wam, że często nie jadam takich rzeczy. Nie pamiętam, kiedy jadłem fast fooda, oprócz pizzy chyba z 2 tygodnie temu. I tam na przykład ja na przykład sobie zamówię mięso, steka jakiegoś, jakąś wołowinę, no to dla mnie to nie jest fast food na przykład, nie? To jest zdrowie mesa, nie? Dla niektórych to jest fast food, no to jest niezdrowe, nie jest tego, tamtego. Moi drodzy, jedzmy co chcemy, tylko pamiętajcie, co za dużo to niezdrowo. Spokojnie sobie zjem i za chwilkę do was wracam. Tak moi drodzy. Robiłem drobne zakupy, warzywa, karkóweczkę dzisiaj będę robił na obiad. Welcome to Holzen. Hi, how you doing, man? Good? Good, I'm fine, thank you very much, take care, man. Bardzo mili ludzie. Witamy na Harzden. Można, jest spoko. Jak na razie nic mi się tu nie stało. Dobra, lecę jeszcze do Poziomy. Kupić sobie musztardę i oczywiście woreczek, bo robię karkóweczkę w woreczku. Więc mordeczki, mam nadzieję, że kiedyś taką robiliście. Dobra, będę uciekał, będę kończył. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Oczywiście vlog znowu z życia, zero strzelanin, afer i czegoś tam, nie wiem, co tam, co niektórzy oczekują. Ale co, już takie jest życie. Trzymajcie się, subskrybujcie, łapki do góry. No i oczywiście komentujcie. Trzymajcie się, na razie, cześć.